Cześć, nazywam się Angelika Dam, to jest W kontekście literatury. Dziś opowiem o Przedwiośniu. Przedwiośnie jest to powieść polityczna, która była pisana przez Żeromskiego w latach 1921-1924. Ostatecznie autor ukończył nad nią pracę 21 września 1924 roku, a ponieważ sam Żeromski żył w latach 1864-1925, to możemy powiedzieć, że utwór ten pochodzi nie tylko ze schyłkowego etapu jego twórczości, ale nawet ze schyłkowego etapu jego życia. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pisząc ten utwór, 60-letni pisarz zawarł nim swoje przemyślenia dotyczące rzeczywistości społecznej, politycznej, a także zawarł w niej swoje indywidualne doświadczenie. No i nie możemy mu odmówić tego, że z pewnością te przemyślenia, które pojawiły się w tym utworze, były przemyśleniami dojrzałymi. W ogóle powinnam jeszcze dodać, że w twórczości Żeromskiego po 1918 roku dominuje temat niepodległościowy i troska właśnie o kształt Polski po odzyskaniu tej wolności. Przedwiośnie jest wyrazem niezadowolenia Żeromskiego z aktualnie panujących w państwie porządków i jest też wyrazem troski o losy przyszłego pokolenia, któremu przyszło wkraczać w dorosłość właśnie w momencie odzyskania niepodległości. Żeromski obawiał się, że bez odpowiedniej idei mogą oni skierować swoją uwagę na komunizm. I w ogóle w związku z tym, że idea komunizmu jest jedną z idei prezentowanych w Przedwiośniu, to bardzo często zarzucano Żeromskiemu sympatyzowanie z komunistami. Nie możemy się z tym zgodzić, bo widać w tym utworze i w ogóle w innych wypowiedziach Żeromskiego, że nie był on ani zwolennikiem idei rewolucji, ani też nadmiernego idealizowania kraju. Moglibyśmy powiedzieć, że najbliżej mu światopoglądowo było do takiego bohatera, który ukazany jest w tym utworze, do Szymona Gajowca, który reprezentował przede wszystkim poglądy ewolucyjne. Przedwiośnie składa się z trzech części, Szklane domy, Nawłoć oraz Wiatr od wschodu, które poprzedzone są takim wstępem, który nazywa się Rodowód. W tej części Rodowód mamy zawarte takie informacje dotyczące tego, skąd rodzina Baryków wzięła się w Baku, w jaki sposób trafił tam Seweryn, w jaki sposób trafiła tam Jadwiga. Mamy wiele informacji właśnie dotyczących prywatnych faktów z życia tych postaci, a także obserwujemy pierwsze lata życia Cezarego, dowiadujemy się, w jaki sposób był wychowywany. I te informacje w zasadzie mają nam służyć do tego, żebyśmy w dalszych losach lepiej zrozumieli postępowanie Cezarego Baryki, bo to on będzie wiodącym bohaterem w pozostałych trzech częściach tego utworu. Aby tak bliżej zwrócić uwagę na Waszą uwagę na budowę tego utworu, zacznę od omówienia czasu i miejsca akcji w poszczególnych częściach. Pierwsza część utworu, czyli Szklane domy, obejmuje lata 1914-1919 i rozpoczyna się w momencie wyjazdu Seweryna Baryki na front. Cezary zostaje sam. Następnie jesteśmy świadkami jego uczestnictwa w rewolucji z 1917 roku. Jesteśmy świadkami rzezi tatarsko-ormiańskiej, która ma miejsce w Baku i oczywiście jesteśmy świadkami też odzyskania przez Polskę niepodległości aż do 1919 roku. Kiedy Cezary wraz z ojcem wyjeżdża do Polski. W tym fragmencie jakby Cezary głównie znajduje się w Baku, ale także znajduje się w Charkowie, w Moskwie w czasie tej podróży do Polski, no i dociera do granic właśnie Rzeczpospolitej. Kolejna część, czyli Nawłoć, rozpoczyna nam się w momencie, kiedy Cezary Baryka dociera do Warszawy, rozpoczyna studia medyczne, znajduje też Szymona Gajowca za radą swojego ojca. Szymon Gajowiec to jest dawny przyjaciel jego matki, o nim jeszcze pewnie troszeczkę powiem później. Na tym etapie, w tym rozdziale jednym z ważniejszych wydarzeń jest wojna polsko-bolszewicka, w której bierze udział Cezary i w wyniku tego, że w trakcie tej wojny polsko-bolszewickiej zaprzyjaźnia się z Hipolitem Wielosławskim, trafia do Nawłoci i tutaj będziemy obserwować taką jego inicjację uczuciową, która będzie odbywała się właśnie w tym fragmencie. Kolejną częścią jest taka część Wiatr od wschodu, która obejmuje lata 1921-1924. Tutaj obserwujemy znowu Cezarego w Warszawie, który z Nawłoci przyjechał właśnie do tego miasta, wrócił na studia medyczne, wynajął pokój u buławnika, no i takimi ważniejszymi wydarzeniami z tego okresu będzie między innymi chociażby ponowne spotkanie z Laurą, jego dawną kochanką, czy chociażby taki moment, w którym będzie brał udział w spotkaniu komunistycznym i w ciekawy sposób będzie odnosił się do idei rewolucjonistów. Co ciekawe, w tej części już Cezary nie jest takim głównym bohaterem, bo głównym bohaterem tej części są tak naprawdę te koncepcje odbudowy Polski.
W związku z tym nie mamy dokładnie opowiedzianych losów tej postaci, ale raczej otrzymujemy tylko pewne fragmentaryczne informacje na temat tego, co w tym czasie Cezary robił właśnie w Warszawie. I już na koniec tej części mojej wypowiedzi na temat czasu akcji chciałabym powiedzieć o nierównym tempie rozgrywających się wydarzeń. Na pewno czytając Przedwiośnie zwróciliście albo zwrócicie uwagę na to, że w części pierwszej na kilkudziesięciu stronach opowiedziane jest nam właściwie kilka lat z życia tego bohatera, podczas gdy na przykład w Nawłoci akcja spowalnia i wtedy poniekąd jakby narrator celebruje wszystko to, co dzieje się w tej części utworu i zdecydowanie mamy wrażenie, że to tempo tego utworu po prostu się zmienia. Teraz chciałabym poświęcić kilka słów narracji Użeromskiego, bo z pewnością możemy powiedzieć, że ta narracja jest kunsztownie zbudowana i też Żeromski instrumentalnie ją wykorzystuje wtedy, gdy coś konkretnego chce pokazać czytelnikowi. Już pokazuję Wam to na konkretnym przykładzie. W części Rodowód mamy narratora wszechwiedzącego, który jest takim gawędziarzem posługującym się ironią i żartem. W tej części uzyskujemy informacje właśnie o przeszłości rodziny Seweryna Baryki, dowiadujemy się też, co motywowało go do podjęcia pracy w Baku, czyli generalnie nasz narrator ma wiedzę, która wykracza poza wiedzę przeciętnego człowieka. W następnej części, czyli w Szklanych Domach, ten narrator wszechwiedzący oddaje swoją kompetencję narratorowi personalnemu. Narracja zmierza ku większej subiektywności i rewolucja ukazywana w Baku pokazywana jest nam raczej oczami Cezarego Baryki, a także jego matki. W kolejnej części w Nawłoci również pojawia się ta narracja personalna i tylko momentami wraca do nas ten obiektywny narrator wszechwiedzący. W ostatniej części, czyli w części Wiatr od Wschodu, narrator już zmierza ku coraz większej jakby obiektywizacji swojej wypowiedzi. Wszystko po to, by w tej części dać jakby możliwość wypowiedzenia się różnym koncepcjom dotyczącym jakby właśnie przyszłości Polski, które stają się głównym tematem właśnie trzeciej części tego utworu. Przejdźmy teraz do interpretacji znaczenia tytułu. Przedwiośnie możemy rozumieć z jednej strony poprzez analogię do takiego etapu, który kończy nam zimę i poprzedza wiosnę, do momentu odrodzenia się Polski. Jeżeli przyjmiemy tę interpretację, to rozumiemy, że sytuację, którą opisuje nam Żeromski w tym utworze, możemy nazwać swoistym przedwiośniem, czyli takim momentem, gdy formuje się państwowość, gdy kraj powinien zmierzać ku zjednoczeniu. Z drugiej strony, skoro przyjmiemy, że głównym bohaterem tego utworu jest Cezary Baryka, to ten tytuł Przedwiośnie możemy też odnieść do życia bohatera, bowiem jest on człowiekiem młodym, który wkracza w dorosłość, a właściwie tematem tego utworu, oprócz tematu politycznego, jest też temat dojrzewania tego bohatera, który rozgrywa się na oczach czytelnika. Skoro powiedziałam już, że Przedwiośnie jest to powieść polityczna, to powinnam powiedzieć o trzech wizjach Polski, które w tym utworze znajdziemy, które zawarł w tym utworze Żeromski. Pierwsza wizja jest to wizja, którą roztacza przed Cezarem jego ojciec Seweryn Baryka w trakcie powrotu do Polski. Jest to wizja idealistyczna. Ojciec opowiada synowi o Baryce, o założycielu nowej cywilizacji w Polsce, opowiada o szklanych domach i idącym za tym dalej jakby postępem technologicznym i w zasadzie powiedzielibyśmy też kulturowym, bo mieszkańcy tej mitycznej Polski mieliby być wegetarianami, którzy są niezwykle higieniczni i cieszą się harmonią życia. Następna wizja Polski jest to wizja taka rewolucyjna, którą reprezentuje Antoni Lulek i właśnie tak powiedziałam wcześniej, poprzez to, że ta wizja znalazła się w samym Przedwiośniu, Żeromskiemu zarzucano sympatię z komunistami. Jeśli jednak spojrzycie bliżej na konstrukcję tego bohatera, jakim jest Antoni Lulek, albo spojrzycie na to, w jaki sposób Żeromski opowiada nam o spotkaniu komunistów w Warszawie, no to z pewnością nie możecie mu zarzucić tego, aby te sympatie gdzieś tam w kręgu komunistów były ulokowane, bowiem wielokrotnie jakby te różne fragmenty ukazują nam groteskowość myślenia tej grupy. I trzecią taką wizją Polski jest wizja ewolucyjna Szymona Gajowca, ta wizja, do której, tak jak powiedziałam, że Żeromskiemu było najbliżej. Gajowiec uważał, że kraj musi najpierw ulec ujednoliceniu, takiemu zjednoczeniu, by ostatecznie udało się przeprowadzić w nim jakieś zmiany. Ja tylko dodam, że jednym z takich koników Szymona Gajowca była właśnie sprawa złotego, czyli waluty polskiej. No i już na sam koniec chciałabym Wam opowiedzieć o konstrukcji głównego bohatera, chociaż jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat samej tej postaci, jeżeli chcecie jakby otrzymać bardziej szczegółową charakterystykę tego bohatera, to odsyłam Was do mojego podcastu na temat Przedwiośnia, tam zdecydowanie więcej poświęcam mu czasu, ale tutaj zacznę tylko od takich podstawowych cech tej postaci, wyróżnię jakieś takie najważniejsze momenty w jego życiu. Ponieważ akcja Przedwiośnia rozgrywa się 10 lat między rokiem 1914 a 1924, to właśnie w ciągu tych 10 lat możemy obserwować dorastanie i przemiany głównego bohatera, czyli właśnie Cezarego Baryki. Ja od razu powiem, że
że Cezary Baryka jest to bohater dynamiczny, czyli taki, który w tym utworze będzie się zmieniał. I od razu też powiem, że w związku z tym, jakie będą to zmiany i jak wielokrotnie ten bohater będzie podejmował dość kontrowersyjne decyzje, to w związku z tym bardzo często możecie mieć takie odczucie, że ten bohater nie budzi waszej sympatii, że jego działanie nie możemy określić jako takie działanie pozytywne i w pewnych fragmentach, powiem to wprost, możecie nawet czuć do niego niechęć. Cezary Baryka był synem Seweryna Baryki i Jadwigi z Dąbrowskich, którzy mieszkali w Baku, mimo tego, że byli Polakami. Małżeństwo trafiło tam, ponieważ Seweryn otrzymał dobrze płatną pracę i choć cały czas marzył o powrocie do Polski, to ostatecznie się na to nie zdecydował. Dopiero właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, pierwsza wojna światowa zabiera go i w związku z tym zmienia się życie rodziny Baryków. Przede wszystkim widzimy to w przemianach, które zachodzą w samym Cezarym, bowiem Cezary już bez ojca jest dzieckiem niezwykle takim samowolnym, powiedziałabym, decyzyjnym i takim, które nie poddaje się tym decyzjom matki, bowiem Jadwiga nie ma właściwie na niego żadnego wpływu. Tutaj w wielu fragmentach możecie właśnie nie sympatyzować z tym bohaterem, szczególnie wtedy, kiedy uświadomimy sobie, że wcześniej otrzymał od tej rodziny bardzo dużo. Był starannie wykształcony, powiedzielibyśmy, że wypieszczony, a później właściwie nie okazuje tej matce żadnego szacunku. I takim momentem szczególnie druzgocącym dla czytelnika może być chociażby taka radość czy euforia, która towarzyszy bohaterowi w momencie, kiedy przygląda on się chociażby publicznym egzekucjom. Matka nieprzychylnie spogląda na te aktywności syna, jednak nie potrafi się im przeciwstawić, bowiem on cały czas dominuje nad matką, właściwie nie daje jej dojść do głosu i uważa, że nie ma ona nic ciekawego do powiedzenia. Właściwie to spojrzenie na matkę zmienia się dopiero w wyniku tego, że rewolucja zabiera rodzinie właściwie cały majątek. Do utraty części majątku Cezary sam się przyczynił, bowiem doniósł rewolucjonistom, gdzie jego ojciec zakopał skarb. W wyniku właśnie tej rewolucji rodzina nie tylko traci cały majątek, ale właściwie matka traci coś jeszcze bardziej cenniejszego w postaci zdrowia. Chodzi tu bowiem o to, że Cezary przyzwyczajony do wygód nawet nie zauważa, że jego matka za wszelką cenę stara się zdobyć pożywienie, absolutnie tego nie docenia i widzi to dopiero właściwie w momencie, kiedy ukarana za to trafia do takiego obozu pracy i to przyczynia się do jej śmierci. Tuż przed śmiercią Cezaremu udaje się zbliżyć do matki, jednak jest to zdecydowanie krótki okres. On mimo wszystko jednak nie porzuca tych idei rewolucyjnych, nawet wtedy, gdy odwiedza grób matki, cały czas gdzieś myślami dalej jest przy tych ideach i nie zmieni tych idei nawet pogląd jego ojca, z którym spotka się ponownie. Ojciec wróci do Baku, odnajdzie Cezarego, który będzie pracował w tym czasie przy grzebaniu zwłok. Jeszcze na tym etapie się króciutko zatrzymam i powiem, że w ogóle całe doświadczenie rzezi tatarsko-ormiańskiej w Baku było też takim wydarzeniem niezwykle druzgocącym i takim piętnującym tego bohatera. Bo wydaje się, że takie przeżycia, które w młodym wieku, czy takie widoki, na które był narażony ten człowiek w młodym wieku, musiały wpłynąć na jego psychikę. Wracam teraz do tego fragmentu, w którym na moment was zostawiłam, czyli do tego fragmentu, w którym Seweryn odnajduje Cezarego w Baku, więc tak, znajduje swojego syna, namawia go do powrotu do Polski, w zasadzie nie do końca udaje mu się go namówić, bo Cezary w sumie nie chce jechać do Polski, nie za bardzo czuje, że to jest jego ojczyzna, nie czuje żadnego pokrewieństwa jakby z tym miejscem, nie czuje żadnej przynależności. Niemniej tak naprawdę decyduje się wraz z ojcem wyjechać i tak jak powiedziałam wcześniej, traci ojca w trakcie podróży do Polski. W momencie, kiedy przekracza granicę polską, jest niezwykle osamotniony, towarzyszy mu występujące też jeszcze wcześniej w Baku takie poczucie pustki, jakby takiego braku tożsamości. Ja bym od tego etapu mówiła, że właściwie ten bohater jest w pewnym sensie bezdomny, bo nie ma ani miejsca, w którym byłby zakorzeniony, ani też tak naprawdę nie ma na tym etapie jeszcze nikogo bliskiego. Cezary dociera do Warszawy, rozpoczyna studia na kierunku medycznym i w sumie nie wiemy, czy to jest do końca jego decyzja, czy bardziej decyzja jego ojca, który w przeszłości marzył o tym, by jego syn został lekarzem. Niemniej jakby postanawia rozpocząć właśnie naukę. Odnajduje także Szymona Gajowca, mężczyznę, który był dawnym ukochanym matki, o którym chociaż nie wprost opowiedział mu Seweryn Baryka, to znaczy poprosił go o to, by udał się do Szymona Gajowca, ale nie wytłumaczył mu, jaka relacja łączyła w przyszłości Szymona i Jadwigę. Cezary dość dobrze radzi sobie w tej Warszawie, rozpoczyna takie nowe życie, ale wtedy wybucha wojna polsko-bolszewicka i bohater postanawia wziąć w niej udział. Nie robi to ze względu na szczególną sympatię do państwa polskiego, ale robi to przede wszystkim ze względu na powszechny entuzjazm młodych Polaków. Po raz pierwszy ma do czynienia z tak jakby entuzjastycznym zachowaniem młodych ludzi i w związku z tym, ponieważ wszyscy idą, to jemu też nie wypada zostać. No i dlatego rusza razem z innymi na front. W trakcie tego etapu w życiu bohatera Cezary poznaje Hipolita Wielosławskiego. Tutaj ujawnia się w nim taka dobra cecha, bowiem ratuje on tego człowieka przed śmiercią, pomaga mu uciec cało, kiedy
zostaje pozostawiony na polu walki i w ten sposób rodzi się przyjaźń pomiędzy właśnie Hipolitem a Cezarym. Jeszcze chciałam powiedzieć, że w ogóle w samym wojsku Cezary odznaczył się raczej taką obowiązkowością i taką odznaczył się jako osoba, na której można polegać. O tym mówi wprost narrator i w zasadzie tylko jedyną rzeczą, która mu doskwierała, było to, że choć jego koledzy mieli do kogo wrócić, do rodziny bądź do jakichś ukochanych, to on nie miał nikogo bliskiego. W związku z tym z radością przyjął zaproszenie Hipolita Wielosławskiego do Nawłoci i postanowił wraz z nim wyjechać do tego miejsca. I tu jest dość ważny etap w życiu Cezarego, który ja nazywam trochę inicjacją uczuciową, bowiem wszystkie wydarzenia, które będą rozgrywały się w Nawłoci, wszystkie takie wydarzenia o podłożu uczuciowym, będą działy się w życiu Cezarego po raz pierwszy. W trakcie pobytu w Nawłoci Cezary wdaje się w romans z Laurą, młodą wdówką, która jednocześnie ma narzeczonego Barwickiego. Pozwala sobie także na to, by flirtować z Karoliną, a także nie zauważa rodzącego się uczucia ze strony Wandy. To wszystko doprowadza do tego, że ta relacja z Laurą kończy się dość mocną awanturą, natomiast Karolina w wyniku jakby zazdrości ze strony Wandy traci życie, bo zostaje po prostu przez nią otruta. I to jest ciekawe, bo bohater na tym etapie tak naprawdę zamyka sobie drogę do tego, by ci mieszkańcy Nawłoci zostali kimś dla niego w rodzaju rodziny, bowiem w trakcie tego pobytu spotkał się z ogromnym takim ciepłem i sympatią i w zasadzie wszyscy mieszkańcy Nawłoci wyobrażali sobie, że w przyszłości Cezary będzie mężem Karoliny i że w przyszłości wspólnie odziedziczą część majątku, który chciał im ofiarować Hipolit. Tak się jednak nie staje. Tutaj warto też powiedzieć, że nawet po śmierci Karoliny Cezary wydaje się być tym niezainteresowany, nie czuje, że przyczynił się do tej śmierci i jest w tamtym momencie bardziej związany tak naprawdę uczuciowo z Laurą i myślami cały czas koncentruje się tylko na tej kobiecie. I tutaj warto też powiedzieć, że to jest tak naprawdę jedna z sytuacji, w której Cezary Baryka odtrąca taką wyciągniętą w jego kierunku pomocną dłoń. Bowiem Hipolit Wielosławski do samego końca próbuje ratować swojego przyjaciela. Chce, żeby mu powiedział on prawdę o tym, co się wydarzyło, a to Cezary zamyka się przed nim i właściwie wyjeżdża z Nawłoci, paląc za sobą mosty, czy zamykając za sobą wszystkie drzwi. Mimo tego, że w trakcie pobytu w Nawłoci Cezary jest zainteresowany bardziej tą swoją uczuciową stroną i różnego rodzaju relacjami z kobietami, to zdarza mu się też obserwować to, w jaki sposób żyją szczególnie niskie warstwy społeczne. I zwraca uwagę m.in. na to, w jaki sposób służba odnosi się do Hipolita. Kiedy młody panicz wraca z wojny polsko-bolszewickiej, to służba wita go z radością i właściwie mają takie relacje bardzo rodzinne, powiedzielibyśmy. To nie podoba się Cezaremu, który w pewnym momencie nawet przestrzega Hipolita, że kiedyś ci wszyscy ludzie mogą obrócić się przeciwko niemu i kiedyś ta atmosfera może się zdecydowanie zmienić. Pozostaje mi jeszcze opowiedzenie o tym, co dzieje się z bohaterem w ostatniej części tej książki, czyli w części Wiatr od Wschodu. I tak jak powiedziałam wcześniej, pamiętajcie, że ten bohater nie jest głównym bohaterem tej części. Tak naprawdę głównym tematem i tak naprawdę bohaterami tej części są pojawiające się różne koncepcje dotyczące przyszłości Polski. No ale skoro mówię o tym, że Cezary znajduje się w Warszawie, to prawdopodobnie to on będzie adresatem jakby tych idei, koncepcji, które będą mu wygłaszane przez różnych bohaterów. Dwie koncepcje, które pojawiają się w tej trzeciej części utworu, wygłaszane są, czy pojawiają się w ustach dwóch bohaterów, Szymona Gajowca i Antoniego Lulka. O Szymonie Gajowcu już trochę więcej mówiłam wcześniej, natomiast może wypadałoby, żebym teraz powiedziała więcej na temat Antoniego Lulka, bo ta postać jakby stara się wykorzystać słabość bohatera po pobycie w Nawłoci, stara się wykorzystać jego doświadczenia po to, by wzbudzić w nim niechęć do szlachty, do burżuazji. Warto tutaj pochwalić Cezarego w tej ostatniej części utworu, bo mimo tego, że ci dwaj bohaterzy próbują na niego wpłynąć, to tak czy inaczej w końcowej części tego utworu wydaje się, że jego poglądy wyklarowały się w sposób samodzielny, to znaczy, że nie sprzyjał on żadnej z tych tendencji, a ostatecznie jakby wyklarował samodzielny sposób widzenia świata. I w tym kontekście warto by było zinterpretować zakończenie tego utworu, bo w zakończeniu utworu Cezary Baryka dołącza do pochodu robotniczego, a następnie od tego pochodu się oddziela i staje na jego czele. Właśnie dołączenie do pochodu tego robotniczego było interpretowane przez krytykę dwudziestolecia międzywojennego jako właśnie wskazanie pewnej sympatii Żeromskiego w kierunku komunistów. Wcale nie o to chodziło. Tutaj w tej części miała się raczej pokazać sympatia, czy jakby przekonanie Cezarego co do tego, że musi iść razem z tą manifestacją robotniczą po to, by działać na rzecz tych ludzi najbiedniejszych, najbardziej pokrzywdzonych. Moment, w którym oddziela się od tej manifestacji,
interpretuje się w ten sposób, że z jednej strony bohater, jednocześnie idąc w imieniu tych najsłabszych, manifestuje swoje własne problemy i swoje własne poglądy, ale z drugiej strony, skoro staje na czele tego pochodu, to jednocześnie Żeromski próbuje tutaj pokazać, że bohater ten staje się samodzielny, jego poglądy wyklarowują się w taki sposób, że w przyszłości będzie mógł przy pomocy tych poglądów stanąć na czele jakiejś innej grupy ludzi i im przewodzić. W tym sensie w zakończeniu tego utworu, który jest zakończeniem otwartym, możemy wyobrażać sobie różne drogi, którymi będzie w przyszłości podążał Cezary, ale z pewnością możemy powiedzieć, że moment, w którym żegnamy bohatera, jest takim momentem, w którym jest on zdecydowanie bardziej dojrzały, w którym już trudniej jest nim manipulować i trudniej jest zdecydowanie jakby jednoznacznie wpłynąć na jego osądy. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że to opracowanie przedwiośnia będzie dla Was przydatne i jeżeli nie czytaliście tej książki, to ono zachęci Was do jej przeczytania. Natomiast jeśli mało Wam jeszcze Żeromskiego, to zapraszam Was na podcast na temat Cezarego Baryki oraz podcast na temat pozostałych bohaterów tego utworu. Do usłyszenia.